I dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Siostry i bracia, witam was w dzisiejszy wieczór w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Sobota to szczególny dzień. Dzień, w którym w tej przestrzeni naszej codzienności staramy się porządkować nasze sprawy w domu, bo mamy na to więcej czasu, ale to jest również dzień, a myślę, że nade wszystko dzień poświęcony Matce Najświętszej, gdzie w naszej przestrzeni religijnej, duchowej stajemy przed Panem Bogiem z naszymi przeróżnymi sprawami, troskami, krzyżami, problemami, dziękczynieniem i przeprosinami. Ale zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy mocniejszego wsparcia. Wsparcia niezwykłej orędowniczki. Maryja, Matka Chrystusa, jest właśnie tą najskuteczniejszą, najpiękniejszą i najlepszą orędowniczką. Dlatego też, Matko nasza, stojąc przy ołtarzu Twojego Syna, w dzisiejszy sobotni wieczór, z największą pokorą pragnę Cię prosić, abyś miała nas w swojej opiece i wyprosiła łaskę szczęśliwego dotarcia do Twojego domu w Medjugorje, gdzie się już za kilkadziesiąt godzin wybieramy. Matko nasza, ufamy, że zechcesz nas tam przyjąć, tak jak przyjmowałaś nas w minionych latach, że dzięki Twojemu wstawiennictwu wrócimy odmienieni duchem, umocnieni w wierze i przepełnieni do głoszenia Ewangelii Chrystusowym błogosławieństwem i wsparci Twoją matczyną miłością. Modlimy się bardzo gorąco podczas tej dzisiejszej mszy świętej właśnie w tej intencji. Byśmy szczęśliwie tam dotarli, byśmy przy Tobie poczuli się tak, jak czuje się dziecko przy sercu swojej matki. Ufam i wiem, że Ty nas tak przyjmiesz. Ale też proszę, abyś spowodowała, by serca wszystkich nas, którzy jedziemy, otwarły się na Twoją miłość matczyną. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj, w ten dzisiejszy sobotni wieczór, w intencji Pani Urszuli, która z nami przez ostatnie kilka dni przebywała. Czas bardzo szybko upłynął. Jutro się żegnamy. Jutro będziemy już wspólnie sprawowali mszę świętą o godzinie 12 właśnie w Wieluniu. Pani Urszulo, wszystkie sprawy pani życia, pani najbliższych, rodziny zawozimy przed Matkę, tam właśnie do Medjugorje. Będziemy się szczerze i głęboko i gorąco modlić, by Matka Najświętsza
sprawiła, by w Pani życiu nic się nie zmieniło, by była Pani dalej taką radosną, uśmiechniętą i pogodną osobą, jaką Pani jest. Dziękuję za ten tydzień wspólnego przebywania tutaj, modlenia się, modlitwy wspólnej. I proszę, aby Pani była świadkiem dobrej nowiny tam, gdzie Pani na co dzień żyje, w środowisku, w którym Pani działa. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w dzisiejszej Eucharystii, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, czynnikiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przed Bogiem Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami. Za jej wstawiennictwem daj nam także działać udział w pełni Twojej łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co się jest, nie żyje, jeśli w przód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie od razu jest ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeśli jest ciało ziemskie, powstaje też ciało niebieskie. Tak jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej. Drugi człowiek z nieba. Jaki łup ziemski, taki ziemski, tacy i ziemscy. Taki ten niebieski, jaki nie ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Oto Słowo Boże. Bogu nie będąc. Światłości wiecznej będę widział Boga. Światłości wiecznej będę widział Boga. Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy Cię wezwę. Potem poznam, że Bóg jest ze mną. Światłości wiecznej będę widział Boga. Bogu, którego słowo wielbię, Panu, który słowo uwielbia. Bogu pokładam nadzieję, nie będę się lękał. Cóż może uczynić mi człowiek?
Światłości wiecznej będę widział Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni, którzy sercem szlachetnym i dobrym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł przypowieść: siewca wyszedł siać ziarno. A gdy ział, jedno padło na drogę i zostało podeptane, ptaki powietrzne wydziobały. Inne padło na skałę, gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną, gdy wyrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. Rzekł do nich: wam dano poznać tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł, zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą. Przez troski, bogactwa, przyjemności życia codziennego bywają zagłuszani i nie wydają żadnego owocu. W końcu ziarno brzyzne ziemi pada i oznacza tych, którzy, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry i bracia, pozwólcie na krótką refleksję, która wypływa z dzisiejszego czytania Słowa Bożego. Słyszymy słowo Pana. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, słuchając nie rozumieli. Słuchając dzisiejszych czytań, nade wszystko słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wyjaśnia nam do głębi tę figurę przypowieści o siewcy, ale również słuchając słów apostoła Pawła, rozumiemy, czym jest prawdziwe zakorzenienie w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powinniśmy zrozumieć, czym jest prawdziwe zakorzenienie w Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powinniśmy też zrozumieć, na czym powinna polegać nasza religijność. Powinniśmy sobie uświadomić, po co tu jesteśmy, po co przychodzimy do kaplicy, po co łączymy się w systemie transmisji, by wspólnie razem się pomodlić. Po co każdego dnia wstając robimy znak krzyża, który jest takim wyznaniem wiary w pigułce? Po co przestrzegamy określonych zasad
moralnych w swoim życiu. To wszystko wypływa z dzisiejszej Ewangelii, z tego, co usłyszeliśmy w tym rozwinięciu, wyjaśnieniu, którego udziela apostołom Jezus Chrystus. Chciałbym, byście, siostry i bracia, uświadomili sobie jeszcze jedną rzecz, a właściwie zadali sobie pytanie, czy ja w swoim życiu, mając lat 17, mając lat 25, 38, 47, 75, czy ile mamy w chwili obecnej, czy ja jestem w grupie tych, do których Chrystusowa Ewangelia trafia tylko w przypowieściach, z których nic a nic nie rozumiem? Czy też jestem w grupie tych, którym dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego? Czy jestem ślepym i głuchym, nie przyjmującym w żadnym stopniu Ewangelii Chrystusowej, bowiem nie przygotowałem się do tego, nie przygotowałem swojej duszy, nie spowodowałem, by ziarno Słowa Bożego, padając na grunt mojej duszy, wzrastało tylko właśnie poprzez miliony różnych rzeczy, które mnie zajmują każdego dnia, powoduje, że to ziarno ciągle nie ma szans wzrostu. Albo poprzez przyjmowanie różnych, umownie nazywanych ofertami, przyjemności tego świata powoduje, że jest ono ciągle zagłuszane przez chwasty, które wzrastają w mojej duszy. I druga refleksja, która wypływa z dzisiejszego Słowa Bożego i trudno wobec niej przejść obojętnie, to jest przepiękne, znakomite wyjaśnienie przez apostoła Pawła, jak należy zrozumieć zmartwychwstanie, nasze zmartwychwstanie. Bo zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla nas w miarę do pojęcia, bo kiedy czytamy fragmenty Ewangelii, opisy z dziejów apostolskich, ale nade wszystko fragmenty Ewangelii od momentu, kiedy ukazał się niewiastom, później ukazywał się dwunastu, aż do niebowstąpienia, mamy tutaj pewien porządek logiczny, z którym potrafimy sobie wyobrazić, jak wyglądał Jezus zmartwychwstały w swym uwielbionym ciele. Ale za żadne skarby świata większość z nas nie potrafi uświadomić sobie ani wyobrazić, jak i na czym będzie polegało zmartwychwstanie mnie, jeżeli Pan Bóg zechce wynagrodzić mnie za moje prawe życie. I słyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu przepiękne wyjaśnienie, właśnie wyjaśnienie, które apostoł Paweł opiera znów na ziarnie. Jeżeli to, co zasiewasz w ziemię, czy to ziarno zboża, pszenicy, czy jakiekolwiek inne ziarno, nie spodziewamy się, że to ziarno będzie takim samym, kiedy zobaczymy je w postaci pięknej rośliny. Proponuję, byśmy ten fragment listu do Koryntian, rozdział 15, wiersze od 35 do 49, bardzo głęboko sobie przemedytowali, przeczytali z wielką uwagą, bowiem dają one nam przepiękny pogląd na to, czym jest zmartwychwstanie nasze, do czego zdążamy. Nie jest to więc jakaś abstrakcja, która gdzieś tam się zadzieje za ileś tam lat, czy w przypadku zmartwychwstania powszechnego na końcu świata, za ileś tysięcy lat, nie wiemy, kiedy to nastąpi. Ale apostoł Paweł bardzo dobrze nam opisuje, w jakim kierunku zdążamy. Siostry i bracia, zechciejmy więc zrobić wszystko, aby Słowo Boże, którego słuchamy każdego dnia, nie było tylko abstrakcją, nie było dodatkiem do pewnego rytu, nie było opowiadaniem, które wpada jednym uchem, drugim wypada i zanim wyjdziemy z kaplicy, ze świątyni, już nie wiemy, o czym było słowo dzisiejsze, Boże Słowo.
ale zróbmy wszystko w naszym życiu, abyśmy byli w tej grupie, o której Chrystus mówi w dniu dzisiejszym w kontekście wyjaśnienia sensu przypowieści swoim apostołom. Wam, tobie, druga siostro i bracie, dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Inni, którzy odrzucają Pana Boga, którzy odwracają się od Niego, słuchają Go tylko w przypowieściach, bo są głusi i ślepi. Otwórzmy więc się na ziarno nauki Chrystusowej i z wielką ufnością i pokorą prośmy teraz Boga we wszystkich naszych sprawach. Prośmy, aby pasterze Kościoła, papież Franciszek, kardynałowie, biskupi i kapłani wiernie i roztropnie spełniali dzieło siewców Słowa Bożego każdego dnia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby łaska Boża kruszyła niewdzięczną skałę serc ludzi niestałych i powierzchownych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby ci, którzy są zagłuszani przez troski, przez pogoń za bogactwem, za przyjemnościami życia codziennego, szczerze się nawracali do tej głębokiej i prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby wszyscy zmarli, którzy ze znakiem wiary odeszli z tego świata i śpią w pokoju, mogli radować się wiekuistym szczęściem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji księdza biskupa Andrzeja, aby Pan Bóg wysłuchał naszych próśb za przyczyną Matki Najświętszej i przywrócił mu pełnię sił witalnych, pełnię zdrowia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, tutaj zebranych, abyśmy szczerze szukając Bożego Słowa wydawali w swoim życiu owoc wytrwałości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze, pragniemy czynami odpowiedzieć na wezwanie nauki Chrystusowej. Prosimy Cię, umocnij naszą wolę, obroń nas przed zmarnowaniem słowa Twojego Syna, które niegdyś przyjęliśmy z radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo to dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracę rąk naszych. Tobie go dzisiaj przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz na wieki. Przez to misterium wina i wody daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który stał się uczestnikiem naszego społeczeństwa. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia, z radością oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna. Sprawamy przez Najświętszą ofiarę, wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca.
i składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy radują się zawsze w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z papieżem Franciszkiem, wszystkimi biskupami świata, mną Twoim niegodnym i pokornym sługą oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym ojcem Szardelem, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętym Janem Wianejem, świętym ojcem Pio, którego wspomnienie będziemy jutro przeżywali, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz czasy, w których żyjemy, pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś do swoich apostołów: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego świętego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który chwalisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który chwalisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który chwalisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Niech przyjęcie Najświętszego Ciała i krwi Twojej, Panie Jezu Chryste, nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niech nas chroni oraz skutecznie leczy nasze dusze i ciała. Oto nasz Pan. Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni jesteście, których zaprosił na swoją ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciągle go sama,
Hosanna, Boga na świetlicy. Dzieci sami wydaje, wielo rozpocznę są. Wierzec i przebywanie, będzie radością Boga. Bóg jest to udręczenie, On zna co smutno zryw. Powiem mu swe cierpienie, bo serca z góry. Módlmy się, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej. Zostaliśmy pokrzepieni zbawiennym sakramentem. Pokornie błagamy Cię, Boże Ojcze, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Siostry i bracia, pomódlmy się w intencji Pani Urszuli, w intencji, której sprawowałem dzisiejszą mszę świętą. Prosząc Matkę Najświętszą w trzeciej tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego o potrzebne łaski, o Boże błogosławieństwo, o opiekę w każdym dniu życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie pozwól, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, dziękując Wam za wspólną modlitwę podczas dzisiejszej Eucharystii, zapraszam jutro na mszę świętą niedzielną, którą będziemy sprawowali z parafii w Wieluniu o godzinie 12:00. Transmisja mszy świętej na żywo jutro o godzinie 12:00. Na zakończenie mszy świętej przekażę Wam informacje na temat najbliższego tygodnia, porządku mszy świętych na żywo i wszystkich informacji związanych również z moim pielgrzymowaniem do Medjugorje. Teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Thank you.